pozwolę sobie przejść płynnie do sesji, którą będę miał przyjemność moderować przez najbliższe półtorej godziny i kilka słów wstępu z mojej strony. Otóż, proszę Państwa, no, być może zacznę od pewnego truizmu, ale myślę, że warto to powtarzać niezmiennie, iż sektor bankowy od lat stanowi jeden z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, a nowe technologie wywierają wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania sektora bankowego, w tym zarówno jego wewnętrzną organizację, jego funkcjonowanie, architekturę, jak i zewnętrzną, czyli relacje z klientami, zwiększanie elektronizacji kanałów, dostęp elektroniczny, dostęp mobilny. Pandemia, proszę Państwa, bo to jest oczywiście kontekst też tych doświadczeń lockdownu, o których będziemy dzisiaj mówić, w sposób oczywisty jeszcze bardziej zintensyfikowała i przyspieszyła dyskusję o wpływie nowych technologii. Sektor bankowy, jak Państwo doskonale pamiętacie, zwłaszcza ten czas tak zwanej pierwszej fali, błyskawicznie musiał dostosować się do nowych realiów, w których przyszło funkcjonować. W tym względzie nowe technologie i innowacje stały się jednym z głównych narzędzi dostosowania sektora bankowego do nowej sytuacji. Jednym z katalizatorów także zwiększenia dostępności tych narzędzi i ich dodatkowej popularyzacji. Oczywiście to, że sektor bankowy doskonale odnalazł się w tych nowych realiach, było wynikiem czy konsekwencją ciężkiej, systematycznej pracy, jaką sektor bankowy podjął w ostatnich latach w obszarze wdrażania tychże technologii. Proszę Państwa, już po pierwszym półroczu funkcjonowania pandemii w takim raporcie sporządzonym w ramach Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich COVID-19, banki i technologia, w jaki sposób pandemia wpłynęła na sytuację w sektorze bankowym, znalazły się ciekawe obserwacje, które już na pewno Państwo, z którymi Państwo na pewno się doskonale zaznajamiali, gdzie właśnie tezy, o których wskazałem i o których będziemy na pewno dzisiaj także szczegółowo rozmawiać, znalazły takie empiryczne poświadczenie, iż mimo tego trudnego okresu, do którego sektor bankowy musiał się dostosować, te inwestycje w rozwój technologiczny z poprzednich lat dały w tym kryzysowym momencie niewątpliwie niezakłócony dostęp do funkcjonowania bankowości, zwłaszcza elektronicznej. Proszę Państwa, te doświadczenia 2 lat pandemii, to jest ten kontekst, o którym będziemy mówić w zakresie rozwoju i innowacji technologicznych w bankach, czyli z jednej strony ocena dotychczasowego rozwoju, wdrażania, stosowania przez banki innowacji technologicznych, jak również dyskusja nad przyszłymi kierunkami tych procesów z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię, ale nie tylko, bo nie trudno oczywiście abstrahować, mimo iż nasz program oczywiście był znacznie wcześniej konstruowany niż ostatnie wydarzenia, ale trudno tego abstrahować. Te ostatnie wydarzenia też pokazują, iż po naszej stronie w tym aspekcie technologicznym jest także niezbędność dostosowywania się do aktualnych uwarunkowań. Takim żywym dowodem tego są także rekomendacje z ostatnich dni, które na ręce zarządów banków kierowaliśmy. Rekomendacje Zarządu Związku Banków Polskich z 10 marca dotyczące zachowania ciągłości działania banków w obliczu międzynarodowego konfliktu zbrojnego lub wojny hybrydowej. Proszę Państwa, kończąc to moje podsumowanie, no nie trudno jeszcze nie zauważyć i ten wątek też z pewnością będzie się przewijał w wypowiedziach moich szanownych panelistów, których za chwilę pozwolę sobie przedstawić, iż stale rosnące ryzyka związane z każdym postępem technologicznym, z wdrażaniem nowych technologii, no de facto za tym podążają także coraz to nowe wyzwania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo koordynowane w ramach Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa
Związku Banków Polskich w ramach tego Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Wszechstronnie analizujemy wszelkie zjawiska dotyczące cyberbezpieczeństwa zarówno w sferze działalności banków, jak i bezpieczeństwa klientów i na bieżąco reagujemy na wszystkie wyzwania, na wszystkie potrzeby, co pokazała zarówno pierwsza fala pandemii, gdzie ta potrzeba szybkiego działania, ówczesne rekomendacje o podobnym charakterze dotyczące zachowania ciągłości działania w obszarze pandemii, jak i teraz te doświadczenia ostatnich dni, gdzie również na bieżąco reagujemy. Wspomniane rekomendacje wypracowane w ścisłej koordynacji z Krajową Izbą Rozliczeniową, Narodowym Bankiem Polskim oraz w konsultacji z Komisją Nadzoru Finansowego pokazują taki wielowymiarowy konspekt tego materiału. Także proszę Państwa, nie przedłużając tego wystąpienia wprowadzającego, chciałbym w tej chwili przywitać moich gości. Poprosiłbym realizatorów w tej chwili o możliwość wyświetlenia wszystkich z Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym powitać wedle kolejności programu panią prezes Grażynę Ciużyńską, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, pana prezesa Piotra Kwiatkowskiego, prezesa zarządu Credit Agricole Bank Polska S.A., pana prezesa Mirosława Skibę, prezesa zarządu SGB Banku. Pana wiceprezesa Marcina Giżyckiego, wiceprezesa zarządu ING Banku Śląskiego. Dzień dobry. Pana dyrektora Andrzeja Pyka, dyrektora transformacji bankowości detalicznej Santander Bank Polska S.A. i pana dyrektora Marcina Bartoszewskiego, dyrektora Experience Platforms, lider EY Polska. Witam Państwa serdecznie. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyjęliście Państwo zaproszenie do tej sesji. I pozwolę sobie swoje pierwsze pytanie skierować wedle kolejności panelistów w programie do pani prezes Grażyny Ciużyńskiej. Pani prezes, z perspektywy ostatnich dwóch lat, jaki w pani ocenie jest najważniejszy wniosek wypływający z dotychczasowego wdrażania oraz stosowania innowacji technologicznych przez banki w kontekście pandemii, ale też z uwzględnieniem oczywiście tego, jak wygląda na tym tle system płatności kartami? Proszę bardzo, pani prezes. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie. Czuję się wyróżniona. Widzę, że jestem jedyną kobietą wśród panów i mogę też pierwsza coś powiedzieć na temat. To znaczy, jeśli chodzi o te główne wnioski z dwóch lat, najważniejsze myślę jest to, że rozwiązania, które mieliśmy już przed pandemią i o które, że tak powiem, walczyliśmy przez wiele lat, pomogły nam stąpać takim bardzo pewnym krokiem przez ten bardzo, bardzo trudny czas, jak wiemy. Czyli pandemia nie tyle spowodowała, że mamy nowe rozwiązania, co tak naprawdę przyspieszyła korzystanie z rozwiązań, które mieliśmy, ale które w tym momencie stały się niezbędne do życia. I dzięki temu wykreowała potrzebę wśród Polaków, wśród konsumentów korzystania z rozwiązań, które wcześniej były oczywiście wykorzystywane, ale nie w takim stopniu jak sektor bankowy, banki czy inne podmioty sektora finansowego sobie tego życzyły. Więc jakby przyspieszyła się dynamika korzystania z tego, co inwestowaliśmy przez długie lata, bo tak sięgając pamięcią, to możemy powiedzieć, to jest ponad 20 lat. Ja sama osobiście pamiętam, jak to był chyba rok 2009, wdrażaliśmy nowy portfel produktów IMV i wtedy zastanawialiśmy się bardzo mocno, czy warto inwestować w technologię zbliżeniową. Jesteśmy dużo dalej, ale dzisiaj wiemy, że 97% portfela kart, transakcji realizowanych kartami zbliżeniowymi jest realizowana właśnie przy wykorzystaniu tej technologii. To, co myślę jest bardzo też istotne, jeśli chodzi o wnioski z tych dwóch lat, to, że nie możemy zwalniać tempa, czyli to, że innowacje i właśnie postęp technologiczny to jest to, na czym powinny instytucje sektora finansowego, banki, ja myślę również tutaj ze swojej perspektywy o agentach rozliczeniowych, myślę o organizacjach płatniczych Visa, Mastercard
nie można zwalniać tempa, nadal musimy jakby dużo, dużo inwestować w innowacje, ale przede wszystkim pamiętać również o edukacji, która no nie mając takiej sytuacji jak dzisiaj sytuacja pandemiczna, jest tym głównym motorem napędowym korzystania z innowacji. Jeśli chodzi o sektor płatniczy, wprost i płatności kartowe, pandemia spowodowała, że właśnie już wspomniane przeze mnie chociażby płatności zbliżeniowe stały się bardzo popularne. Dzisiaj korzystamy z nich tak naprawdę w naturalny sposób. Nie dotyczy to tylko dużych miast, dotyczy to również mniejszych miejscowości. Korzystamy z płatności smartfonem, korzystamy z płatności zegarkiem i są to naturalne metody płatności. Wcześniej trudno było przekonać tak naprawdę dużą część naszego społeczeństwa do tego, żeby w ten sposób płacić. Jeśli chodzi też o działania fundacji, my bardzo dużo, że tak powiem, działamy w obszarze promocji, w obszarze edukacji finansowej, ale ten główny element naszej działalności to również rozwój infrastruktury płatniczej i w tej chwili możemy powiedzieć, że na rynku mając ponad 1 000 000 urządzeń płatniczych, ponad 500 tysięcy pochodzi właśnie z fundacji, a to umożliwiło tak naprawdę w czasie COVID-u właśnie wyjście naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i możliwość płacenia właściwie wszędzie tam, gdzie tego już dzisiaj potrzebujemy. Mamy oczywiście białe plamy, mamy jeszcze sporo do zrobienia, ale to nasycenie rynku jest bardzo duże. 2/3 terminali, których, że tak powiem, dystrybucję wspieramy jako fundacja, trafia do mniejszych miejscowości dzisiaj, czy trafiło do mniejszych miejscowości. No myślę, że tyle na początek. Dziękuję bardzo pani prezes. Dziękuję bardzo. W takim razie swoje drugie pytanie pozwoliłbym sobie skierować do pana prezesa Piotra Kwiatkowskiego. Panie prezesie, nowe technologie w kontekście aktualnych wyzwań oraz dalszy rozwój wybranych technologii w perspektywie 2, 3 lub więcej lat, także w kontekście problemów związanych z cyberbezpieczeństwem i wyzwaniami na dzisiaj i na przyszłość. Jak z pańskiej perspektywy, jak z perspektywy pańskiego banku, pan prezes odniósłby się do tych kwestii? Witam panie prezesie, witam szanownych słuchaczy. Tak, ja tutaj przede wszystkim zgodzę się ze stanowiskiem pani prezes, że wrócę na chwilę do elementu pandemii, że pandemia nie spowodowała żadnej rewolucji w technologiach, raczej była to ewolucja, przyspieszona ewolucja i po prostu banki musiały szybko przejść na model pracy hybrydowej opartej na pracy zdalnej. My jako bank mieliśmy troszeczkę szczęścia, albo bardzo dużo szczęścia, ponieważ my żeśmy dosłownie tuż przed pandemią w grudniu 2019 roku przenieśli całą centralę w nowy biurowiec, gdzie model pracy był zupełnie inaczej zaprojektowany właśnie w oparciu o model pracy zdalnej, hybrydowej, zdalnej. Polegało to na tym, że 75% pracowników z założenia byli pracownikami mobilnymi, którzy mogli pracować w dowolnym miejscu, u biura czy w domu. Więc jakby dla nas było to łatwiejsze. Ponadto żeśmy też byli na etapie wdrażania rozwiązań paperlessowych w sieci, co wymuszało automatycznie konieczność podpisywania elektronicznego dokumentów, a nie fizycznego. Czyli żeśmy wpadli w tą pandemię troszeczkę już przygotowani, pewnie lepiej niż inni, dzięki temu jak te procesy odbywały się wcześniej. I faktycznie była to ewolucja, przyspieszenie, na pewno były problemy związane z wydajnością systemów telekomunikacyjnych. Trzeba było jednocześnie obsługiwać znacznie większą ilość połączeń głosowych, połączeń wideo, z możliwością oczywiście interaktywnego kontaktowania się między sobą pracowników, dostępu do baz danych. Ale nie było to coś, co przekraczało nasze możliwości. Pewne systemy oczywiście stały się krytyczne, systemy, które umożliwiały tą pracę wirtualną. Ale daliśmy sobie z tym radę. Takim prozaicznym, teoretycznie zagrożeniem było bezpieczeństwo fizyczne pracowników. Gdyż powstało pytanie, jak mamy pewność, że nasz pracownik, który się łączy z domu, jest naszym pracownikiem. Chodzi oczywiście o takie funkcje bardzo, bardzo istotne, wrażliwe, dostęp do capital market, dostęp do operacji wielowolumenowych. Ale jakoś sobie z tym wszystkim poradziliśmy. W
obszarze pracowniczym, w obszarze klienta, kontaktu z klientem. No udało nam się już w kwietniu 2020 roku wprowadzić możliwość zdalnego otwierania rachunków bankowych, co miało istotne znaczenie w tym momencie. No jednak konsumenci mieli mniejszą skłonność do chodzenia do oddziałów, a ta funkcjonalność zdalnego otwierania rachunku była bardzo, bardzo przydatna. Troszeczkę trudniej było z wdrożeniem rozwiązań zdalnego podpisywania dokumentów dla klientów, którzy nie korzystali wcześniej z tych mobilnych funkcji. Były takie ograniczenia prawne, od czegoś trzeba było zacząć, więc ten pierwszy podpis trzeba było jakoś złożyć. Ale jak powiedziałem, to bardziej była ewolucja niż rewolucja. I przechodząc do Pana pytania odnośnie przyszłości, to ja powiedziałbym, że ta przyszłość, to faktycznie można oczekiwać tu pewnych zmian rewolucyjnych. Jeżeli chodzi o takie technologiczne, kluczowe obszary technologiczne, to wydaje mi się, że mamy dwa obszary dzisiaj bardzo istotne. To jest obszar wykorzystania sztucznej inteligencji przez banki i obszar analizy behawioralnej. I powiem tak, sztuczna inteligencja to jest rozwiązanie, które może usprawnić bardzo wiele w banku, zmniejszając nakład pracy manualnej i jednocześnie podnosząc jakość tej pracy, tej pracy wykonywanej przez bank poprzez unikanie czysto ludzkich błędów. Pewnie Państwo mają świadomość, że operacje bankowe to są dziesiątki tysięcy na sekundę, jeżeli weźmiemy większe, średnie banki, a nawet setki tysięcy. I te wszystkie operacje w jakimś sensie są dzisiaj monitorowane, kontrolowane przez różne systemy. 99% z tych operacji jest kontrolowana w sposób automatyczny, ale to jest dalej automat, a nie sztuczna inteligencja. Dalej są to pewne scenariusze zapisane w algorytmach i te algorytmy są realizowane. Jeżeli coś odbiega od scenariusza, no to oczywiście komputer się gubi, robot się gubi. Ja powiem Państwu tylko, że my na przykład mamy 4 systemy alertowe tak zwane w banku. Zresztą to są rozwiązania grupowe, więc stosowane na całym świecie przez grupę Credit Agricole. Jeden system do analizy operacji o charakterze fraudu. Z tego systemu mamy dziennie około 100 alertów. System do analiz działań z obszaru anti-money laundering. Tu mamy około 200 alertów każdego dnia. Kolejne 150 alertów, 100, 120, 150 alertów dziennie to jest system analizującego listy sankcyjne. No i wreszcie kolejne ponad 100 alertów dziennie to jest system analizujący PEP, czyli tych klientów wrażliwych politycznie. Łącznie jest to około 500-600 alertów dziennie. No trzeba to wszystko obsłużyć. Wprowadziliśmy pewne rozwiązanie z obszaru robotyki, nie byliśmy do końca zadowoleni z efektywności tych działań. I tutaj zdecydowanie widzę możliwość dalszego rozwoju automatyzacji już w obszarze jednak budowania rozwiązań, które się same uczą, same podejmują decyzje, ponieważ to są zbyt duże ilości operacji do ręcznego monitorowania. Drugi taki obszar, jak powiedziałem, to jest analiza behawioralna. Ona już jest przez banki stosowana, sami to pewnie doświadczamy na co dzień. Szukając jakiegoś rozwiązania, jakiejś oferty, jakiegoś produktu w sieci, za chwileczkę dostajemy reklamę tego produktu. No nie jest to żaden przypadek. Oczywiście systemy wykryły, że nas interesuje określone rozwiązanie czy produkt i od razu kampanie reklamowe, czy dużych sieci handlowych, czy banków nakierowują na taką grupę klientów swój fokus, swoje zainteresowanie. Oczywiście nie mamy tutaj jak gdyby dostępu do indywidualnych jednostek osób, więc nie jest to taka personalna inwigilacja, bo jest to temat też wrażliwy. Odbywa się to na pewnych grupach klientowskich, ale ta analiza jest bardzo ważna i już dzisiaj wykorzystywana. Ja Państwu powiem, że my jako bank, tu znowu troszeczkę wrócę do banku, Credit Agricole, mamy klub rabatowy, największy w Polsce, który obejmuje około 10 tysięcy partnerów. Ci partnerzy oferują do naszych klientów rozmaite zniżki. I teraz sami Państwo rozumiecie, że no dobrze jest mieć dużo, ale jak przeciętny użytkownik konta ma sprawdzać 10 tysięcy ofert w klubie rabatowym? Jest to niewykonalne. Więc oczywiście musimy dostosować system do lokalizacji, ale to jest też za mało, zdecydowanie za mało. Potrzebna jest jednak ta analiza behawioralna, aby rozumieć, jaka oferta może klienta zainteresować. No takim idealnym rozwiązaniem jest to, że przechodzą Państwo koło sklepu, a aplikacja informuje Państwa
szukała pani butów dla dziecka, właśnie pani mija sklep, gdzie takie buty można kupić z upustem 20 czy 30%. Więc to są takie jak gdyby nasze wizje na przyszłość, nad czym pracujemy. I tu bez tej sztucznej analizy behawioralnej się nie obejdzie. Drugi taki obszar ważny, wydaje mi się, gdzie do wykorzystania mamy tę analizę behawioralną, to jest weryfikacja, autoryzacja, czyli uwierzytelnianie. I to oczywiście jest połączenie z biometrią. Już dzisiaj powszechnie stosowaną, to już nie musimy tłumaczyć, cóż to jest. Ale stosując dodatkowe elementy tej analizy behawioralnej, możemy rozpoznawać klientów po pewnych zachowaniach nie do podrobienia w zasadzie. Wydaje się dzisiaj nie do podrobienia, ale wszystko się zmienia. Polega to na analizie zachowań tego, jak na przykład klient posługuje się myszką na klawiaturze, jakie operacje wykonuje, w jaki sposób. Oczywiście to połączeniu z tą umiejętnością analizy głosu, wyglądu daje nam bardziej kompleksowe rozwiązanie i w moim rozumieniu to jest to, gdzie banki będą szły i w przyszłości może to pozwolić nawet odejście tradycyjnych metod logowania się przez hasło czy inne formy rozpoznawania, dlatego że to zachowanie klienta, ten sposób poruszania się jest w zasadzie nie do podrobienia, wydawałoby się dzisiaj. Szczególnie, że pamiętajmy, iż wszystkie działania cyberprzestępców jednak one w dużym części opierają się na rozwiązaniach zautomatyzowanych, wykonywanych również przez roboty i na masową skalę, więc trudno prawdopodobnie będzie podrobić klienta nie tylko w zakresie jego konta, rachunku, kodu, ale również w zakresie jego osobistych zachowań, takich jak na przykład sposób pracy z aplikacją, czy to na laptopie, czy to na smartfonie. No i tu żeśmy doszli właśnie do tych elementów cyberbezpieczeństwa. Wydaje mi się, że klient oczekuje łatwości w kontakcie z bankiem, w operowaniu banku z systemami bankowymi, nie chce pamiętać tysięcy kodów, zapasowych kodów. I niestety klienci często nie rozumieją, że im łatwiej, szybciej, tym bardziej niebezpiecznie. Dlatego te technologie w bankach będą się musiały rozwijać. Do tego, co się zmieniło w ostatnim czasie, co obserwujemy. No, jakiś czas temu, dekadę temu, cyberprzestępcy to były małe grupy, osoby pojedynczo działające z małym zasobem środków. Dzisiaj ten świat się absolutnie sprofesjonalizował. Mamy do czynienia z dużymi grupami przestępczymi. Znam przypadki, gdzie istniały całe call center zatrudniające kilkaset osób realizujące scenariusze ataków w spoofingu telefonicznym na bardzo wielką skalę. Te grupy dysponują również fachowcami, którzy są w stanie bardzo szybko analizować rozwiązania stosowane przez banki i szukać rozwiązań pozwalających im na działania przestępcze. Jest też taki problem, o którym może się mało mówi, ale część grup przestępczych współpracuje z instytucjami rządowymi. No, dotyczy to również Federacji Rosyjskiej. To jest kolejne doświadczenie, które miałem okazję się spotkać, że nawet jeżeli my rozpoznamy takie osoby, namierzymy je, to przekazanie przez informacji do Interpolu i przez Interpol do służb rosyjskich wcale nie skończyło się zatrzymaniem tej osoby czy aresztowaniem, a po prostu tylko odłączeniem od tej działalności. Wynika to z tego, że często ci sami eksperci, ci sami fachowcy pracują na dwa fronty, znaczy dla organizacji rządowych i w tych grupach przestępczych. Także ten świat się na pewno komplikuje, na pewno będzie coraz trudniej i te technologie będą miały coraz większe znaczenie. Musimy mieć świadomość, że nawet przy bardzo szybkim rozwoju przez banki, cyberprzestępcy zawsze będą szukali luk w systemie. Natomiast co mogę powiedzieć z takich moich też prywatnych obserwacji, wydaje mi się, że na dzisiaj, analizując różne przypadki właśnie, powiedziałbym, przestępstw z tego obszaru, wydaje mi się, że największą słabością jest jednak zachowanie naszych klientów. Wciąż pewna naiwność i pewna wiara w to, że wszystko jest OK. I tutaj jest ten czynnik chyba najsłabszy, stąd tak jak pani prezes powiedziała, na pewno wartość, na pewno jest konieczna dalsza edukacja, dalsze informowanie, dalsze uprzedzanie, gdyż ten element człowieka jest chyba najsłabszym ogniwem w systemie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panie prezesie za takie przekrojowe spojrzenie z punktu widzenia banków. Rzeczywiście też nawiązując do tego, o czym mówiła pani prezes, ta edukacja to jest coś z gatunku never ending story, jeśli mogę tak powiedzieć, dlatego że na każdej konferencji prasowej, proszę państwa, Związku Banków Polskich dostarczamy ogrom materiałów dla dziennikarzy informujących o takich bieżących trendach, o zdalnym pulpicie, o kwestiach dotyczących fałszywych SMS-ów, phishingowych stronach i jakby no niestety muszę powiedzieć, że mimo ogromnych wysiłków cały czas ogromna rzesza klientów, zwłaszcza w powiązaniu z różnymi mechanizmami socjotechniki, których używają cyberprzestępcy, cała rzesza klientów daje się wciąż niestety wpuszczać w te mechanizmy przestępcze. A nawiązując jeszcze do tego, o czym mówił pan prezes w tej swojej bardzo przykrowej wypowiedzi, jeśli chodzi zarówno o sztuczną inteligencję, jak i automatyzację procesów, robotyzację, mamy tutaj oddzielne strumienie w ramach Związku Banków Polskich, bardzo intensywnie staramy się koordynować te procesy, staramy się też brać udział w pracach legislacyjnych nad tym ogromnym rozporządzeniem, o którym państwo wiecie, że jest w trakcie prac na poziomie unijnym, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ale które już dziś wiadomo, że będzie daleko niewystarczające i adresujące jedynie wybrane fragmenty całej problematyki. Ten aspekt biometrii behawioralnej, o którym mówi pan prezes, to też bardzo przyszłościowy wątek, który także staramy się legislacyjnie zaadresować wobec tutaj pewnych wątpliwości podnoszonych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardzo dziękuję za te dwie wypowiedzi i trzecie swoje pytanie chciałbym skierować do pana prezesa Mirosława Skiby. Panie prezesie, jakie dostrzega pan wyzwania dla banków w kontekście cyberbezpieczeństwa, który to wątek już tutaj nam się przewijał, także w wypowiedziach, także w moim słowie wstępnym, no oczywiście z perspektywy także całego sektora bankowości spółdzielczej, nie tylko perspektywy banku zrzeszającego. Proszę bardzo, panie prezesie. Tak, dziękuję bardzo i też witam serdecznie wszystkich państwa. No tak, bankowość spółdzielcza to trochę inna organizacja niż te organizacje, które dysponują centralnym systemem, dysponują jakby scentralizowanymi też wyspecjalizowanymi kompetencjami, tak? Czyli ludźmi, którzy mają te kompetencje skupionymi w jednym miejscu. Nas ta sytuacja, którą mamy dzisiaj, została właściwie w samym środku dużej albo bardzo dużej transformacji, gdzie praktycznie z takiej jednak rozproszonej w infrastruktury informatycznej próbujemy stworzyć konglomerat, który w coraz większym stopniu jednak centralizuje przynajmniej część funkcji, a już funkcje związane z nie tylko z optymalizacją, ale funkcje związane z optymalizacją w zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, no na pewno. I tutaj z perspektywy banku zrzeszającego, a mówię o SGB, no poczyniliśmy bardzo dużo też w ostatnim czasie, żeby rzeczywiście te kwestie związane z zabezpieczaniem coraz większej ilości też transakcji wykonywanych przez naszych klientów w tym świecie cyfrowym, ażeby tutaj w żadnym stopniu nie odbiegać od reszty rynku, żeby też jakby nie stanowić takiego łatwiejszego celu z perspektywy również zagrożeń, z perspektywy ataków tych wyspecjalizowanych, również rozpoznajemy tak samo to, o czym pan prezes Kwiatkowski wspominał, że to są bardzo duże organizacje, to nie są przypadkowi ludzie, to jest cały przemysł, no po prostu też przestępczy, w związku z tym jakby nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stanowić takie najsłabsze ogniwo w łańcuchu bankowym. Myślę, że to się w bardzo dużym stopniu udaje, oczywiście to jest droga, natomiast pewne procesy zostały bardzo mocno w ostatnim czasie przyspieszone. No, to też spowodowało też to, o czym mówiłem. No, jesteśmy w środku bardzo mocnej i szybkiej transformacji z takiej klasycznej, typowej, standardowej powiedziałbym bankowości polegającej na w przeszłości w dużym stopniu na obsłudze bezpośredniej, no do
W ostatnich 2 latach, praktycznie rzecz biorąc, masowo klienci przenoszą się do świata cyfrowego. I nas te zagadnienia również bardzo mocno dotyczą. No, to, że mamy kilka systemów, to już wielokrotnie o tym mówiłem, to nie ułatwia systemów zarówno księgowych, jak i systemów bankowości, czy mobilnych, czy szczególnie licznych, no ale to jest nasze tutaj jakby wyzwanie i myślę, że ciekawe rozwiązania, które te wszystkie zagadnienia związane z AML-em, czy takim typowymi fraudami w przestrzeni cyfrowej w coraz większym stopniu zmniejszają, albo wręcz powiedziałbym, że niwelują te różnice do liderów w tym zakresie. Także rzeczywiście to jest taki świat, w którym i my też diagnozujemy jako absolutnie jedno z największych tutaj zagrożeń. Praktycznie my też, to są też takie ciekawe obserwacje, myślę, że Państwo, zakładam, że też potwierdzicie, że praktycznie mając rozwiązania dla klientów, czy też rozwiązania operacyjne tutaj związane chociażby z optymalizacją procesów wewnętrznych, oczywiście zawsze zwracaliśmy uwagę na, i każdy zwraca uwagę na aspekty związane z bezpieczeństwem. Natomiast myślę, że dzisiaj te aspekty w jeszcze większym stopniu na koniec dnia decydują o tym, jakiego rodzaju rozwiązanie my wybieramy. No bo to jest taki obszar, który no, wymaga szczególnej uwagi, wymaga na pewno zastosowania najnowszych technologii w przyszłości, systemów samouczących, rozpoznających, systemów, które rzeczywiście mają pełną elastyczność w adresowaniu tych wyzwań, które się pojawiają bardzo, bardzo szybko. No, tutaj jeszcze też można powiedzieć tak, że z perspektywy banku zrzeszającego my nie jesteśmy tylko i wyłącznie firmą technologiczną. My dostarczamy rozwiązanie dla naszych banków również w obszarze organizacyjnym, operacyjnym, produktowym. To z jednej strony też to nam w połączeniu oczywiście z technologią, to nam też mocno ułatwia z jednej strony, ponieważ no to jesteśmy w stanie na dzisiaj też nawet dla tych małych banków, dla tych, którzy korzystają z tych rozwiązań, nawet dla małych banków jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania na poziomie niczym nie odbiegających od rozwiązań, bardzo zaawansowanych rozwiązań rynkowych. Tutaj mamy efektu skali, czyli na poziomie banku zrzeszającego przygotowujemy rozwiązania tak jak dla dużej organizacji, które mogą być używane i są używane przez bardzo małe organizacje, czasami jakimi są banki spółdzielcze. Także to jest nasza droga. Bardzo dziękuję Panie Prezesie za perspektywę sektora bankowości spółdzielczej, który też zresztą jest bardzo aktywny w tych naszych pracach dotyczących Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków i także widzimy ogromny postęp, który w tym czasie w sektorze bankowości spółdzielczej w ostatnich latach nastąpił. Kolejne swoje pytanie pozwolę sobie skierować do pana prezesa Piotra Alickiego, prezesa jednej z kluczowych firm technologicznych sektora bankowego Krajowej Izby Rozliczeniowej. Panie prezesie, też w kontekście perspektywy ostatnich 2 lat, jaki byłby najważniejszy wniosek wypływający z dotychczasowego wdrażania, stosowania innowacji technologicznych przez banki w kontekście pandemii, też jaki wpływ na dotychczasowy rozwój technologii w bankowości miały kolejne dalsze lockdowny związane z tym wyzwania natury organizacyjnej, natury też cyberbezpieczeństwa, natury prawnej, jak to z perspektywy kluczowej spółki infrastrukturalnej sektora bankowego wygląda. Panie prezesie, oddaję głos. Prośba o odmutowanie się. Dziękuję, chciałem przeskazać. Dzień dobry i witam wszystkich serdecznie. Bardzo
bardzo miło spotkać się w takim gronie, nawet jeżeli jest to w formule zdalnej, ale to jest też jeden z wniosków, że pewne rzeczy, które były być może nawet i przymusowe w tym okresie ostatnich dwóch lat, też zostaną z nami na długo jako pewne dobre doświadczenia, albo może inaczej, dobre wnioski, które modyfikują strategię działania na przyszłość. Ja nie mam takiego jednego wniosku, raczej pomyślałem sobie, że powiem, jak na to patrzę, w takich trzech grupach, a właściwie w czterech grupach zagadnień, właśnie pod kątem pewnych wniosków i oddziaływania na nie tylko na dzień dzisiejszy, ale również na przyszłość tego, co się w szczególności wydarzyło w ostatnich dwóch latach. Już moi przedmówcy mówili, że i wspominali o tym, że nie było tu jakichś epokowych odkryć i innowacji, które działałyby na zasadzie rewolucji, a raczej była to, jak chyba prezes Kwiatkowski powiedział, przyspieszona albo nawet mocno przyspieszona ewolucja, i z tym się w pełni oczywiście zgadzam. Ja dzielę te doświadczenia na takie trzy grupy z perspektywy firm, w szczególności również oczywiście banków czy sektora bankowego, ale nie tylko, bo podobne doświadczenia dotyczą właściwie całej gospodarki i wszystkich przedsiębiorstw. To jest kwestia organizacji pracy, to jest kwestia co najmniej włączenia w dużej mierze, w dużej skali elementów pracy zdalnej i z tym powiązanych kwestii i bezpieczeństwa dostępu i zachowania bezpieczeństwa oczywiście działania danego podmiotu, ale to są też kwestie pewnych narzędzi, pewnych nazwijmy to wykształcenia pewnych nawyków, pewnych umiejętności pracy, czy to zdalnej, czy hybrydowej. Jako taki przykład tylko podam, że o ile ze względu na specyfikę naszej firmy, to jest firma jednak technologiczna i dostarczająca usługi i cyfrowe, i zdalne właściwie od zarania, od stworzenia, może poza pierwszym fragmentem, gdzie to była jeszcze izba papierowa, ale później praktycznie wszystko elektronicznie, więc nam było bardzo łatwo. My praktycznie z dnia na dzień wdrożyliśmy pracę zdalną w obszarze wsparcia i utrzymania serwisów firmy, ponieważ IT z natury rzeczy jest jakby nastawione na, w szczególności tam, gdzie serwisy są 24/7, jest nastawione na wspieranie tego 24/7, jest nie sposób realizować tego, będąc tylko w biurze. Ale w tym samym momencie okazało się, że czym innym jest, nie wiem, 50-60% działalności firmy, która była całkowicie przygotowana na zmianę charakteru pracy, bo się okazało, że w pozostałych obszarach, nawet jeżeli było blisko, to gdzieś pewnych elementów brakowało. Także jak się okazało, że no co prawda prosiliśmy długi czas o faktury, wymianę faktur w postaci elektronicznej z wykorzystaniem właśnie podpisów elektronicznych i tak dalej, to nie można było tego zrobić w 100%, a to z kolei oznaczało, że niektóre służby przez jakiś czas, no chcąc, nie chcąc, musiały w trybie on-site'owym jednak zajmować się tą częścią. I trzeba było oczywiście zwiększyć elementy infrastruktury, odpowiednie licencje i tak dalej, żeby rzeczywiście całość firmy mogła tak funkcjonować. I wydaje się, że przed podobnymi problemami i w podobny sposób rozwiązywane były te problemy w większości chyba przedsiębiorstw w Polsce. I to jest nie tylko jakby inwestycja na przyszłość, ale również
wskazanie takiego trendu, który będzie się utrzymywał, bo wiadomo, że tych 100% jeszcze nie osiągnęliśmy, ale ku temu zmierzamy. To jest jedna grupa. Druga grupa to są klienci, nie tylko indywidualni, bo oczywiście jako klienci w tym momencie występują również te podmioty gospodarcze wzajemnie między sobą, gdzie i trochę z powodów przymusu i wytworzonej sytuacji, ale trochę i chyba nawet w większej mierze wskutek pewnego dostrzeżenia korzyści z usług, z posługiwania się, z korzystania z usług zdalnych, z tych zdalnych procesów, oni już zaczęli wytwarzać i wytwarzają duży nacisk i praktycznie rzecz biorąc w tej chwili, tam gdzie w ogóle oczywiście w tej części gospodarki, gdzie jest możliwa, są możliwe usługi zdalne, no trudno napotkać podmiot, który takich usług nie oferuje. O bankach nawet w tym kontekście nie wspominam, bardziej jeżeli chodzi o banki, to była bardziej kwestia właśnie upowszechnienia tych kanałów, używania kanałów zdalnych niż samego ich stosowania. I trzecia grupa, która też w dużej mierze tych doświadczeń, która w dużej mierze jest też stymulatorem dla powiedzmy tej normalnej, standardowej gospodarki, to są usługi publiczne. I tutaj też nie było jakiejś rewolucji. Ja przypomnę, że tak się złożyło, że dosłownie miesiąc czy dwa przed wybuchem pandemii wdrożono chociażby recepty, tak? Czyli jedną z takich dosyć fundamentalnych usług zdalnych w obszarze służby zdrowia. Więc de facto te usługi publiczne dzięki dużej mierze jednak, albo nawet w największej mierze dzięki uwierzytelnieniom bankowym i korzystania z tej tak zwanej tożsamości bankowej, były dosyć powszechne jeszcze przed wybuchem pandemii. Natomiast oczywiście, że pandemia to przyspieszyła albo wręcz obróciła w konsekwencji niektóre usługi publiczne tylko w dostęp zdalny, a przynajmniej praktycznie tylko w dostęp zdalny. Więc to jest ta trzecia grupa, która pokazuje w wielu swoich miejscach, jak żywotne są te zmiany i te upowszechnienie pewnych zwyczajów, jeżeli chodzi o przyszłość właśnie już nie tylko usług publicznych, ale również gospodarki. I ta czwarta rzecz, ale o tym już była mowa, ale sądzę, że jeszcze pewnie w toku dyskusji do tego wrócimy, to jest oczywiście to, co idzie wskroś przez wszystkie te obszary, które wymieniłem, czyli cyberbezpieczeństwo, albo odwrotnie mówiąc, uaktywnienie się w dużej mierze właśnie cyberprzestępców wszelkiego rodzaju, którzy w sposób naturalny korzystają, robią tak zwany business case i w momencie, kiedy jest odpowiednia skala, odpowiednie wolumeny, tam właśnie inwestują swój wysiłek, swoje środki po to, żeby no, zwyczajnie odnieść korzyści finansowe. No a do tego jeszcze w szczególności w tej sytuacji, którą mamy teraz, doszła kwestia po prostu cyberterroryzmu, bo inaczej to określić nie można. I tu niestety wszyscy się przed tym musimy bronić. Na razie sukcesami, mam nadzieję, że tak pozostanie. No ale też dzisiaj chociażby ranna wiadomość, że są jednak pewne problemy w zarządzaniu na kolei, w kolejnictwie. To też jest sygnał, że nigdy nie można spocząć na laurach i być spokojnym. Rzeczywiście ten obszar wydaje się rzeczywiście jednym z najważniejszych i to dotyczącym wszystkich obszarów gospodarczych. Dziękuję na tyle, może w tej chwili. Dziękuję panie prezesie. Znaczy, ja chciałbym do tego dodać taką refleksję od strony prawnej, bo słusznie pan zwraca uwagę na taki aspekt, który jeszcze tutaj nie był poruszany, czyli
dostosowania się organizacji od strony wewnętrznej do nowych wyzwań, które pandemia postawiła, czyli po prostu całej organizacji pracy zdalnej, hybrydowej, ale także w tym kontekście tej komunikacji elektronicznej, o czym była mowa, niestety prawo za tym nie nadążało. Prawo kompletnie nie stanęło na wysokości zadań, jeśli chodzi o ustawodawcę, ponieważ mimo iż mieliśmy praktycznie, jak Państwo pamiętacie, cztery tak zwane tarcze antykryzysowe, gdzie rzeczywiście mnóstwo przepisów uległo zmianie na pewien czas, to nie wiem, czy Państwo wiecie, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który do dnia dzisiejszego nie ma od strony prawnej uregulowanej pracy zdalnej, mimo że zmiany w kodeksie pracy były zapowiedziane już ponad rok temu. Ale jeśli chodzi o komunikację elektroniczną, no mimo iż apelowaliśmy, nie tylko my, zresztą Rada Przedsiębiorczości wówczas, czyli organizacja zrzeszająca blisko 10 najważniejszych organizacji ISP na rynku, postulowaliśmy o generalny przepis dotyczący wdrożenia komunikacji elektronicznej na czas pandemii. Tego przepisu także się nie doczekaliśmy. Były pewne zmiany tylko punktowe, co powodowało, że w najtrudniejszym czasie, zwłaszcza pierwszej pandemii, dalej musieliśmy słać w wersji papierowej określone wezwania czy zawiadomienia. Pewnie część z Państwa pamięta case dotyczący zawiadomień do klientów banków o zmianie oprocentowania na skutek sukcesywnego obniżania wówczas stóp procentowych. Dopiero interwencja na poziomie kontaktu z prezesem urzędu spowodowała taką wydanie przejściowej interpretacji, że możemy korzystać z kanałów komunikacji elektronicznej, ale prawo tego nie uregulowało. Z drugiej strony, to już tak tytułem zupełnej ciekawostki, przepisy, które miały obowiązywać, pewnie część z Państwa pamięta, ja sam pamiętam uzasadnienie pierwszej tarczy covidowej, miały obowiązywać do lipca 2020, bo przecież pandemia miała trwać do tego czasu. Obowiązują do dnia dzisiejszego, bo przepisy są tak skonstruowane, że tracą moc po 6-9 miesiącach od upływu okresu pandemii. No i mamy takie kuriozalne sytuacje jak to, że nie wiem, czy Państwo wiecie, przez ponad 2 lata list polecony na poczcie, nieodebrany, nie jest traktowany jako doręczony, bo w okresie pandemii nie uznaje się takiego doręczenia. Dobrze, bardzo dziękuję i przepraszam może za tą szerszą refleksję, ale myślę, że ona tak fajnie też spinała to, o czym mówił prezes Alicki od strony technologicznej, jak to prawo za tym nie nadążało. Pozwolę sobie teraz zadać pytanie panu prezesowi Marcinowi Giżyckiemu, wiceprezesowi ING Banku Śląskiego. Pytanie trochę podobne jak dla pana prezesa Skiby, ale z perspektywy banku komercyjnego. Jak pan prezes dostrzega wyzwania dla banku w kontekście cyberbezpieczeństwa w tym ostatnim czasie w obszarze tych zmian technologicznych i podążających za nimi wyzwaniami w obszarze cyberbezpieczeństwa? Proszę bardzo, panie prezesie. Dzień dobry wszystkim. Znaczy myślę, że tutaj trudno być oryginalnym, bo ograniczenia czy zagrożenia wynikające z różnego rodzaju cyberataków dotyczą całego sektora, a nie jakiejś poszczególnej instytucji. Oczywiście część instytucji jest trochę lepiej do tego przygotowana, trochę inna część czy pozostała część może trochę słabiej. Natomiast wszyscy wspólnie zależymy od infrastruktury, a ta infrastruktura też może być atakowana, więc wtedy niezależnie od tego, jak poszczególna instytucja jest przygotowana, no to tak samo odczuwa skutki. Oczywiście tak samo odczuwają klienci, więc tu jest, muszę powiedzieć, taka dość mocna praca zespołowa, czyli to i wszystkie instytucje, podmioty, infrastruktura, wszystko musi ze sobą współpracować. Natomiast też oczywiście nie będę oryginalny, że kluczowym elementem w wielu przypadkach to jest kwestia edukacji klientów. My często to tak mylimy, czyli my w kategoriach cyberbezpieczeństwa, cyberataków też traktujemy wszystkie ataki takie oparte na socjotechnice, gdzie tam tego elementu technologicznego relatywnie nie ma aż tak dużo. Natomiast ten nośnik jest cyfrowy i to też podciągamy. Natomiast tam jest kwestia właśnie wiedzy klientów, uczenia, przekonywania
jak bezpiecznie funkcjonować w tych jakby nowoczesnym środowisku. To jest, myślę, dość mocno widoczne. Z perspektywy instytucji komercyjnej, no to oczywiście będzie wyścig, tak? Czyli to jest nieustający wyścig, nieustające inwestycje, staranie się być przed przestępcami, staranie się podrażać koszty ataków, bo to jest jeden z podstawowych warunków, tak? Tutaj wcześniej mówiliśmy już, jak teraz działają te firmy czy te grupy przestępcze. To są zorganizowane przedsiębiorstwa, które tak samo kalkulują, co im się opłaca. Więc im wyższy będzie koszt ataku, tym takie działanie będzie mniej opłacalne, więc będzie tego czy mniej, czy inaczej, czy mniej dotkliwe dla klientów. Więc tu myślę, że najbliższe lata to będzie taki naprawdę okres wyścigu i sporej inwestycji zarówno technologicznej, jak i taką szeroko rozumianą edukację klientów, tak żeby te takie proste sposoby nie działały. No bo jak to jest prosty sposób, to jest tanie dla takiej organizacji i wtedy no, to się rozwija. Tak więc my tu musimy mocno, mocno zainwestować. Oczywiście wszystkie te rzeczy infrastrukturalne, no to już wspominałem. Natomiast też ta współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami jest bardzo ważna. Też to już było wspominane, że pomimo, że my przekazujemy dane do organów ścigania, to nie zawsze działa tak super efektywnie. To jest oczywiście dla wszystkich nowy temat i wszyscy się tego muszą nauczyć. Natomiast obronić się jest jedno, znaleźć przestępcę to jest drugie, ale też spowodować, żeby ten przestępca już nie był w stanie funkcjonować, to też jest jakieś kolejne wyzwanie. Cyberterroryzm, o czym wspominał tutaj wcześniej Piotrek, no to myślę, że to też jest w pewnym sensie nowe zjawisko, może nie nowe zjawisko, ale skala tego zjawiska, więc to też będzie kolejne wyzwanie, myślę, najbliższego czasu, ale pewnie też to trochę zostanie dłużej. Więc tu jest bardzo, bardzo szeroki wachlarz tych działań. Natomiast ja też jestem tutaj optymistą. Tutaj dość mocno technologia nas wspiera. Firmy, które produkują telefony, które produkują różnego rozwiązania takie już stricte technologiczne, też mocno w to inwestują, więc tutaj wsparcie i współpraca też powinna mocno chronić naszych klientów i nas samych oczywiście przez to. To chyba takie podstawowe myśli, jeżeli chodzi o ten obszar. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Ja myślę, że warto nawiązać też do tego, o czym pan sygnalizował, jeśli chodzi o te business case, w cudzysłowie cyberprzestępcze i o czym też mówił prezes Alicki, bo my, można powiedzieć, jak w Soczewce w ramach Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa obserwujemy te modele, te schematy. One, i tu w pełni się zgadzam, panie prezesie, one jakby tylko w części dotyczą aspektów cyberbezpieczeństwa. One bazują na bardzo wielu schematach właśnie takiej, no niestety, naiwności ludzkiej, na zwykłej nieostrożności ze strony klientów, na aspektach, które niekoniecznie mają charakter cyberprzestępczy, jak po prostu zainstalowanie tego zdalnego pulpitu. Więc my tutaj w tym zakresie, i to po raz kolejny ten głos wybrzmiał, stawiamy na edukację, jeszcze raz edukację. W tym roku, proszę Państwa, też ogromna kampania cyberbezpieczeństwa, która zresztą jest współfinansowana przez banki, którą będziemy kierować we wszystkich możliwych źródłach masowego przekazu, gdzie będziemy zwracać uwagę właśnie na te najczęstsze case dotyczące czy to telefonu z rzekomego pracownika banku, czy różnego rodzaju inwestycji w kryptowaluty, czy oszukańczych platform inwestujących, czy wreszcie oszukańczych ogłoszeń po prostu na portalach typu Allegro czy OLX. Jak i ta kwestia tego cyberterroryzmu, która wybrzmiała przed chwilą, czyli licznych ataków DDoS, które były kierowane w pierwszych dniach konfliktu wojennego dość intensywnie, także w kierunku Polski. Tak się też składa, że w tym
obszarze. Dosłownie kilkanaście dni przed konfliktem wydaliśmy też bardzo szczegółową rekomendację ze strony zarządu ZBP właśnie z obszaru Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, która odnosiła się do ataków DDoS, która można powiedzieć bardzo płynnie miała okazję sprawdzić się w tych pierwszych dniach. No i wreszcie z tego obszaru, także w kontekście edukacji, także w kontekście działania cyberprzestępców, no nie trudno też nie wspomnieć o tych fałszywych zbiórkach, które są dość, których intensyfikację obserwujemy, można powiedzieć, z dnia na dzień, gdzie przestępcy też wykorzystują no, klasyczny schemat oszukańczy polegający na po prostu fałszywej zbiórce z fałszywym linkiem dotyczącym przekazania dotacji. To w ostatnich dniach zauważyliśmy istotne zwiększenie się na fali no, tej ogólnej pomocy, która w tej chwili ma miejsce, tych działań, właśnie takich klasycznych działań cyberprzestępczych ze strony cyberprzestępców. Dobrze, w takim razie, proszę Państwa, chciałbym w tej chwili kolejne swoje pytanie skierować do pana dyrektora Andrzeja Pyka, dyrektora transformacji bankowości detalicznej Santander Banku Polska. Panie dyrektorze, czy wyzwania związane z pandemią, z którymi do tej pory musiały zmierzyć się dotąd banki, uwypukliły w pańskiej ocenie jakiś szczególny obszar technologii, na którym banki powinny skupić obecnie swoją uwagę? Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za pytanie. Ta lista technologii, która właśnie będzie musiała być wzmocniona, ona okazała się całkiem długa, także ja pozwolę sobie ją tak troszkę uporządkować i dać takie tło. Prawda? Pandemia, przede wszystkim, tak jak tutaj było wspominane, ona przesunęła nas trochę z wszystkich, którzy pracują nad bankowością cyfrową, zdalną, z takiej przestrzeni wygody dla klienta do przestrzeni konieczności. Prawda? I szereg technologii tam było bardzo ważne. I w jakich miejscach one się uwypukliły? Więc przede wszystkim zdalne nawiązanie relacji z klientem, zdalne potwierdzenie autentyczności, że to jest właśnie ta osoba, czy to jest właśnie ta firma. Ogromne wyzwanie. Zdalne podpisanie umowy, zawarcie relacji jakiejś komercyjnej z bankiem. Oczywiście płatności bezdotykowe, bezpapierowe. Kolejny temat, który jest ważny, o nim trochę mało tutaj mówiliśmy, to jest praca zdalna, ale tutaj nie mówimy o po prostu telekonferencjach, ale o takiej prawdziwej pracy zdalnej, która może symulować warunki warsztatu, takiej bardziej twórczej. No i oczywiście pod tym wszystkim jest ta warstwa właśnie bezpieczeństwa, ale o tym już nie będę mówił, bo to było wspominane tutaj wielokrotnie. I teraz te technologie. Po pierwsze, w naszym doświadczeniu wideo. Po prostu wideo jest sposobem na autentykację klienta, silną, prawda? Można tę osobę zobaczyć, można zobaczyć jej dowód osobisty. My to wiemy i wykorzystanie tego zwiększyło się mocno i na pewno z nami zostanie. Druga sprawa, oczywiście wideo daje taki element realny w rozmowie klienta z doradcą, zwłaszcza jeżeli to jest doradca firmowy i klient firmowy. Także na pewno wideo. Prosta sprawa, ale bardzo pomocna. No z wideo oczywiście wiąże się biometria twarzy, właśnie wykorzystywana w procesie autentykacji i biometria głosu. Bardzo ważna. U nas w ruch na naszej infolinii, w naszym call center wzrósł o 40%. Tak? I ludzie dzwonili, nasi klienci dzwonili ze sprawami, które oczywiście wymagają silnej autentykacji. I teraz wiemy, że haseł się nie pamięta, zwłaszcza jak się rzadko dzwoni, a te wszystkie QI specjalnie bezpieczne. My wprowadziliśmy biometrię głosową, bardzo wygodną i rzeczywiście, no to był pewnego rodzaju przełom w tym, jak wygodnie można korzystać z naszego call center.
Chatbot też rzecz niby prosta, ale no, zdejmuje część ruchu właśnie z tego obciążonego mocno call center. I teraz przechodząc bardziej już do umów, do podpisywania umowy. Oczywiście podpis elektroniczny w różnych formach, ale podpis elektroniczny też wiemy, że nie wszyscy z niego korzystają, nie wszyscy klienci wiedzą, jak się to robi, nie wszyscy byli na to gotowi. Więc pojawiły się takie, powiedzmy, zastępcze formy podpisania umowy przez obydwie strony. Prostsze, ale działające, polegające na po prostu bezpiecznej poczcie elektronicznej i trwałym roczniku. Obydwie strony potwierdziły, że swoją wolę zawarcia tej umowy, umowa była zapisana i mogliśmy zawierać umowy kompletnie bezdotykowo z naszymi klientami. I to też było rozwiązanie, które naprawdę fajnie działało. Także to są te technologie, które jakby wcześniej używaliśmy ich, ale powiedzmy trochę nieśmiało po pandemii jako ośmieliliśmy się, żeby je szerzej używać i one zostaną z nami na stałe. One nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale zwiększają też wygodę klienta i ograniczają koszty. Także myślę, że one zostaną z nami na stałe i będziemy ich używać. Nie będę mówił o płatnościach, o takich rzeczach jak plik czy karta wirtualna, bo to już było wspominane. I ostatnia rzecz, właśnie narzędzia do pracy zespołowej, do takiego współtworzenia, współkreacji, też zdalnej. Pojawiły się zupełnie nowe narzędzia, różnego rodzaju tablice elektroniczne, na których można wspólnie rysować, wspólnie porządkować jakieś informacje, też wspólnie eksperymentować doświadczenie klienta. Te rzeczy też zostaną z nami na stałe. To są takie rzeczy, które pandemia do naszego banku i myślę, że do naszej branży przyniosła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja szczególnie może chciałbym też zwrócić uwagę na wątek, który pan podniósł dotyczący rozwoju technologii w zakresie zdalnego podpisywania umów. Tutaj w pełni się zgadzam, zresztą temat koordynowaliśmy od lat także w stosownych grupach Związku Banków Polskich, że do tej pory, znaczy przed pandemią, korzystanie z tego elektronicznego kanału czy zdalnego kanału podpisywania umów było dość ograniczone i rzeczywiście dość nieśmiało wykorzystywaliśmy. Także przypomnę przepisy szczególne, które są w prawie bankowym. Mamy słynny artykuł 7, który, prawda, stanowi pewne odstępstwo od regulacji kodeksu cywilnego, czyli zastępuje, mówiąc w najprostszych słowach, konieczność podpisu elektronicznego właśnie oświadczeniem bankowym. Tutaj niestety to też ponownie nawiążę do tego, o czym mówiłem po wypowiedzi pana prezesa Lickiego, że wciąż mimo tego, iż pandemia znakomicie na ten proces przyspieszyła, to część tych kwestii nie udało się rozwiązać, bo część regulacji w dalszym ciągu tkwi w nich i nie zostało to zmienione przynajmniej na okres przejściowy pandemiczny, że umowa musi być w formule pisemnej. W związku z tym, mimo że banki starały się na szeroką skalę wykorzystywać ten zdalny tryb podpisywania, to czasami niestety tego kuriera nie udawało się wyeliminować z procesu. Nie wiem, pan prezes Alicki, tak? Chciał słowo. Proszę się odmutować. W tym temacie jestem odmutowany, zdaje się, tak przynajmniej według tak, mojej tak, wiedzy. Teraz tak. Dziękuję. W tym dokładnie temacie, o którym tutaj Andrzej mówił i ty, to takim chyba przykładem dobrym jest tarcza PFR, zresztą ta pierwsza, ale później druga, natomiast głównie dyskusja była przy tej pierwszej, gdzie no my doradzaliśmy jako też wspierający technologicznie rozwiązaniami sektor bankowy, żeby jednak całkowicie obsłużyć to za pomocą ruchu elektronicznego
cyfrowego, w tym również w kontakcie banków z ich klientami. I to jednak był duży zakres podmiotów, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale 350 tysięcy chyba w tej pierwszej tarczy i tam ileś kilkadziesiąt w kolejnej. I na początku to było no jakby komentowane, że nie, bo to ograniczanie wolności, przecież nie można wszystkich zmuszać do tego, do flow elektronicznego i do postaci elektronicznej dokumentów i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że przeszło w 100% elektronicznie. I okazało się, że wszyscy przedsiębiorcy byli jak najbardziej do tego przygotowani. Owszem, niektórzy z nich musieli być może pierwszy raz, ale to naprawdę ma niewielki procent skorzystać z podpisu elektronicznego. Ale te takie mity, że tego nie można zrobić, się wydaje, że to też pokazuje tamten projekt, one są obalane przez rzeczywistość. I stąd też to, co Tadeusz w tej chwili mówiłeś, rzeczywiście no, prawo musi za tym nadążać, tak? Bo to jest potrzeba już nie chwili, ale i przyszłości. Mało tego, wszyscy tego chcą. I przykład z przedsiębiorcami też to pokazuje, już nawet nie z klientami indywidualnymi. Więc to jest rzeczywiście jedno z wyzwań, które no, jest niedokończone jeszcze. Tak, dziękuję bardzo Piotrze za ten komentarz. Dokładnie tak, prawo niestety za technologią nie nadąża, a pozwolę sobie Państwu zacytować ciekawostkę z dnia dzisiejszego. Otóż wedle kolejnej edycji, ósmej edycji raportu Barometr Prawa firmy Grant Thornton w 2021 roku w Polsce uchwalono 20 960 stron nowego prawa, o 40% więcej niż przed rokiem. Jesteśmy liderem w Unii Europejskiej, a niestety tam, gdzie trzeba, żeby to prawo powstało, w wielu przypadkach ono o nie doprosić się niestety jako sektor bankowy nie możemy. Dobrze, to proszę Państwa, w takim razie pozwolę sobie przejść do pana dyrektora Marcina Bartoszewskiego, Experience Platform, lidera EY Polska. I tą o wypowiedź pana dyrektora poproszę w dwóch odsłonach. Najpierw chciałbym zapytać pana dyrektora o kwestię rozwoju innowacji technologicznych w bankach po doświadczeniach lockdownu. Wasza ocena, wasza perspektywa, jak to wygląda? Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za pytanie. Ja myślę, że poruszę kilka rzeczy, które się przewijało tutaj w wypowiedziach moich poprzedników. Natomiast myśląc o tych perspektywach rozwoju innowacji technologicznych, myślę, że trzeba spojrzeć przede wszystkim na to zagadnienie oczami klienta. Bo na koniec dnia to satysfakcja klienta i to, czy on jest zadowolony z poziomu usług, z doświadczenia, jakie ma wchodząc w interakcję z bankiem, to ma tak naprawdę kluczowe znaczenie, czy on będzie chciał z takiej instytucji dalej korzystać, czy nie. I dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i klientów biznesowych, którzy wydaje się, że przy tych wszystkich inwestycjach digitalizacyjnych, czy podstawach, które były wcześniej budowane, byli trochę jednak po macoszemu traktowani ze względu na skalę. I z tych perspektywy tych kilkunastu miesięcy możemy zaobserwować kilka istotnych zmian w zachowaniach klientów, które są wymuszone i przyspieszone przez pandemię i które wydaje się, że już wejdą na stałe do wzorca zachowań. Tak? Pierwsza rzecz to przewijało się wszędzie w poprzednich wypowiedziach, no to jest zdecydowana akceleracja wykorzystania cyfrowych kanałów w każdym aspekcie naszego życia, tak od edukacji, prywatnych interakcji, telemedycyna, zdalna praca. I to sprawiło, że zdecydowana większość społeczeństwa zaczęła, że te cyfrowe narzędzia nie są takie straszne. Tak? Ograniczenia pandemiczne niejako wzmusiły klientów do korzystania czy z bankowości elektronicznej, czy mobilnej i okazało się, że się da. Tak? Mimo że banki wcześniej podejmowały decyzje, żeby zachęcić klientów do korzystania z tych kanałów, okazało się, że pandemia sprawiła, że nawet ci najbardziej oporni skorzystali i byli w dużej części zadowoleni. Natomiast też równolegle wiele procesów, które było cyfrowo wspierane tylko w części, co generowało nieporozumienia i frustracje ze strony klientów, zarówno detalicznych i biznesowych,
I tutaj jako przykład możemy podać, że nie, można było zacząć proces, będąc klientem biznesowym, na stronie elektronicznie, ale żeby go zamknąć, to trzeba było iść do oddziału i podpisać fizycznie dokumenty. Tak? Więc to na pewno wymusza, znaczy ostatnie miesiące pokazują progres tutaj, natomiast wymusza to dalsze inwestycje w cyfryzację procesów, ich automatyzację, orchestrację pomiędzy kanałami i umożliwienie na spójnych realizacji w takim hybrydowo, cyfrowo offline'owym środowisku. Tutaj to dyrektor Pyka o tym wspominał, bardzo ciekawym wątkiem jest kwestia rozwoju wideobankowości. Wideo jako kanał nie jest nowy, natomiast pandemia znacznie przyspieszyła wykorzystanie go. I tutaj wydaje się, że właśnie wykorzystanie wideo do budowy wirtualnych oddziałów, które umożliwią przeprowadzenie bardzo złożonych, ale i prostych tak procesów obsługowych, od onboardingu, weryfikacji tożsamości, podpisania dokumentu z udziałem na przykład jednorazowego podpisu kwalifikowanego. To jest coś, co może być interesującą perspektywą. Oczywiście wszystko musi być robione w sposób, który daje klientowi duże poczucie bezpieczeństwa, a przy tym jest łatwy i intuicyjny. Tak? I w badaniach, które my przeprowadziliśmy półtora roku temu na temat właśnie wykorzystania kanałów cyfrowych, aż 53% respondentów wskazało, że po raz pierwszy skorzystało z wideokomunikacji w wyniku pandemii. Tak, i te dwa ostatnie lata tylko to umocniło, więc bardzo się cieszę, słysząc, że dla Santandera jest to jedna z technologii, na którą będzie stawiał. Drugi trend, który widzimy, to jest kwestia rosnących oczekiwań konsumentów co do indywidualizacji procesu obsługi i oferty produktowej. To nawiązywał do tego trochę prezes Kwiatkowski w swojej wypowiedzi, tak? Czyli klienci, wchodząc w interakcję z marką, z bankiem, oni, nawet ci masowi, tak, oni się chcą czuć dzisiaj wyjątkowi i ważni i chcą czuć się zaopiekowani w odpowiedni sposób. Tak? I znów, odwołując się do badania, które przeprowadzaliśmy na dotyczącego trendów bankowości detalicznej, wynika, że ponad 40% klientów oczekuje takiej spersonalizowanej obsługi, niezależnie od tego, w którym kanale w danym momencie wchodzą w interakcję. Tak, z drugiej strony, w momencie, kiedy badaliśmy, jakie technologie marketingowe wykorzystują polskie firmy, aż ponad 3/4 z nich wskazało, że wykorzystanie technik personalizacyjnych, tak, podnosi w znaczny sposób liczbę transakcji, interakcji z klientami oraz wartość pojedynczej interakcji. To pokazuje, że jeżeli potrafimy być relevantni z naszymi komunikatami i są one dostosowane do potrzeb klienta, jego kontekstu, to po prostu się opłaca. Tutaj mogę podać przykład jednego z europejskich dużych banków, który jako UI wspieramy w transformacji obszaru właśnie interakcji z klientami. I dzisiaj ten bank, rozumiejąc właśnie wartość wynikającą z takiego personalizowanego podejścia, inwestuje w technologię, inwestuje w zmianę organizacyjną, która pozwoli w perspektywie w najbliższych 2-3 lat personalizować w czasie rzeczywistym albo w czasie bliskim do rzeczywistego 75% z 2 miliardów interakcji, jakie rocznie mają z klientami. Tak? Myślę, że do tego wątku, co z perspektywy technologii oznacza właśnie wyjście naprzeciw temu oczekiwaniu klientów dotyczącemu indywidualizacji czy głębokiej personalizacji interakcji, za chwilkę będziemy mogli wrócić. Tak? I trzeci element to jest kwestia związana z wpływem doświadczeń klienta w innych sektorach na to, w jaki sposób chcą korzystać z usług bankowych. Bardzo to upraszczając i spłycając, tak, powiem tak, że jeżeli ja jestem w stanie jednym kliknięciem zamówić Ubera czy dostawę jedzenia, to dlaczego nie mogę na przykład tak samo korzystać z usług bankowych, nie tylko takich podstawowych jak założenie konta, ale na przykład dlaczego nie mogę w ten sposób dostać kredytu hipotecznego albo przynajmniej jakiegoś pre-approvala. I tutaj na pewno presja klientów na to, żeby przyspieszać procesy, je upraszczać, będzie na pewno olbrzymia. Też jest taki ciekawy wątek dotyczący klientów biznesowych i sektora SME, gdzie też, gdy robiliśmy badania, to widać duży wzrost na pewno wykorzystania przez ten sektor z narzędzi i kanałów cyfrowych,
Natomiast też jest kwestia oczekiwania tego, że bank będzie budował wokół siebie marketplace dodanych usług, które za pośrednictwem banków cyfrowo i w zintegrowany sposób będzie można zakupić, a one będą wspierały rozwój biznesu. Dyrektorze, chciałbym jeszcze dopytać w kontekście tego rozwoju technologii i innowacji technologicznych w bankach po doświadczeniach lockdownu, o których przed chwilą Pan mówił, jak ocenia Pan tą kwestię z punktu widzenia pogłębienia kwestii indywidualizacji procesu komunikacji, interakcji z klientem, czyli innymi słowy, jak przekłada się to na relacje i interakcje z klientami? Znaczy, ja powiem tak, że chyba w ubiegłym tygodniu, znaczy, bo sama dyskusja, czym jest personalizacja i to hasło, to się spotyka z różnym rozumieniem na rynku, zarówno w Polsce, jak rozmawiamy z klientami, jak i za granicą, czym tak naprawdę ta personalizacja jest. Ja mogę dać taki przykład, że w ubiegłym tygodniu jeden z banków wysłał mi taki bardzo przyjemny komunikat z okazji Dnia Chłopaka, życzyli mi wszystkiego najlepszego, wykazali się tym, że wiedzą, że jestem mężczyzną, super, i że użyli w komunikacji mojego imienia. Tak? No, to może jest miły komunikat, natomiast w żaden sposób dla mnie jako klienta on nie jest relewantny i nie buduje gdzieś takiej mojej lojalności dla marki i chęci zaangażowania w interakcję z nią. Tak? Więc na pewno personalizacja to nie jest użycie tylko i wyłącznie maila gdzieś tam w komunikacji po to, żeby wydawało się to być bliżej klienta. Tak? Kiedy mówimy o tak naprawdę o głębokiej personalizacji albo indywidualizacji interakcji, tak? Mówimy tutaj o dopasowaniu i komunikacji, i ofert do kontekstu klienta w czasie rzeczywistym, czyli w momencie, kiedy ja jestem w interakcji z naszymi kanałami cyfrowymi czy też tradycyjnymi. Jest to taka fundamentalna zmiana w sposobie tego, w jaki sposób dzisiaj komunikujemy się z klientem. Dlatego, że zamiast wypychać do niego informacje o produkcie, nawet jeżeli kierujemy to do małych segmentów i mamy to dobrze przeanalizowane, to jest dużo mniej skuteczne niż w momencie, kiedy banki przestawią się na słuchanie klienta i na bazie dostępnych danych w kanałach, przede wszystkim w tym ruchu przychodzącym, wykorzystując dane demograficzne, transakcyjne, behawioralne, tak, czyli pełen kontekst 360 danych klienta, możemy w czasie rzeczywistym wybrać taką akcję i propozycję, jaka będzie z największym prawdopodobieństwem dopasowana do bieżącej potrzeby klienta. I te decyzje, tak jak mówię, muszą być podejmowane w czasie rzeczywistym, w momencie interakcji klienta z naszymi kanałami. I to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie pokazanie czy zaproponowanie klientowi kolejnego do kupienia kolejnego produktu, ale również to mogą być komunikaty edukacyjne, retencyjne. Ważne, żeby były dopasowane do kontekstu klienta tu i teraz i były dla niego relevantne. Ja mogę podać taki przykład, że my kilka miesięcy temu robiliśmy takie badanie Mystery Shopper, sprawdzając, w jaki sposób właśnie banki reagują na sygnały klienta wysyłane w kanałach cyfrowych. W tym przypadku mówiliśmy o zainteresowaniu jako klient, znany klient danego banku. Byliśmy zainteresowani kredytem hipotecznym. Tak? Chodziliśmy po stronach, składaliśmy wnioski, które były niezakończone i tak dalej. Badaliśmy 4 z 5 największych banków w Polsce i żaden z nich w ciągu kolejnych 2 tygodni naszego badania nie zmienił swojej komunikacji marketingowej do nas. Niezależnie, czy to były kanały własne, czy kanały płatne, cały czas wszędzie była nam proponowana pożyczka gotówkowa. Tak? I to jest przykład tego, jak bardzo potrzeba klienta i wysyłane sygnały przez niego są ignorowane. I nawet jeżeli ja po kilku tygodniach wpadnę do nowego segmentu, tak, i dostanę nową kampanię, to moja potrzeba już nie będzie aktualna, po prostu bank straci szansę na to, żeby pozyskać klienta na taki czy na inny produkt. I oczywiście taka zmiana wymaga istotnych inwestycji w technologię, tak, bo tu mówimy o silnikach do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Mówimy o inwestycji w kanały komunikacyjne po to, żeby zwiększyć ich elastyczność, tak? I tym, jak w jaki sposób zarządzamy kontentem, tak? No, generalnie znamy organizacje, które mając 5 czy 6 kanałów, mają 5 czy 6 różnych systemów, które właśnie zarządzają tym, co w tym danym systemie jest wyświetlane, jeżeli chodzi o kontent komunikacyjny, więc uzyskanie tutaj dużej elastyczności
i szybkości zmian jest szalenie trudne i drogie, tak? Mówimy też tutaj o wykorzystaniu zaawansowanej analityki, tak? Sztucznej inteligencji czy posiadaniu narzędzi do testów ABX. Natomiast tego typu zmiany nie ograniczają się jedynie do technologii, tak? Bo przejście z takiej komunikacji, która jest zorientowana na silosy produktowe, tak? Promujemy kartę, promujemy taką pożyczkę, promujemy taki kredyt, na to, żeby mieć nie 30 czy 40 kampanii, ale kilkaset mikrokomunikatów, z których możemy wybrać ten, który jest w danym momencie dla klienta najbardziej odpowiedni, no wymaga fundamentalnego przemyślenia, w jaki sposób zarządzamy komunikacją z klientem, w jaki sposób podejmujemy decyzje i budujemy polityki arbitrażu, czy nawet dopasowania modelu kompetencyjnego oraz elastyczności działania poprzez wdrażanie zwinnych zespołów. Natomiast jeżeli ktoś by pytał, czy warto, to myślę, że są w domenie publicznej dostępne przykłady i use case'y właśnie przejścia na tak zaawansowane strategie personalizacyjne przez takie banki jak HSBC, czy RBS, czy Commonwealth Bank australijski, które bardzo jasno pokazywały bardzo konkretne benefity właśnie wynikające z tego, że ta komunikacja była precyzyjnie prawie jeden do jednego budowana z klientem na bazie tego, co klient chciał, czego szukał, jaką miał w danym momencie, czy w danej sekundzie potrzebę. Tu mówimy o 4-5-krotnych wzrostach liczby aplikacji kredytowych w kanałach cyfrowych, 20-30% wzrostu efektywności wydawanych środków na kampanie płatne, czy ponad 2-krotny wzrost wartości kontaktu z klientem, czy kilkunastoprocentowy wzrost NPS, bo byliśmy bardziej relewantni dla klienta. Więc to pokazuje, że jest duże wyzwanie przed polskimi bankami, tak, żeby właśnie przestawić się na komunikację z klientem, która jest taka w 100% klientocentryczna i w 100% nastawiona na reakcję na sygnały wysyłane przez klienta. Widzimy, że część banków już tego typu projekty zaczęła, część się do tego przygotowuje, ale zdecydowanie to jest coś, co będzie przyszłością. Panie dyrektorze, myślę, że bardzo ciekawy ten wątek, który oczywiście nie był poruszany wcześniej szerzej, czyli ten aspekt dopasowanej komunikacji w kanałach cyfrowych, takiej komunikacji, jak to pan użył słowa klientocentrycznej, to jest faktycznie jeszcze obszar do popracowania po stronie sektora bankowego. Proszę państwa, pozwoliłbym sobie na koniec poprosić o takie może słowo w pewnym sensie podsumowania, chociaż ono nawiążę do raportu, który cytowałem na wstępie, raportu z końca 2020 roku COVID-19, banki, technologia. Tam znalazły się stwierdzenia, że obszar bankowości elektronicznej był już w dużej mierze nasycony na długo przed pandemią, zaś dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej przypadł w naszym społeczeństwie dobrych kilka lat wcześniej. Z tej perspektywy w dużej większości jesteśmy gotowi na lockdown, konsekwencje pandemii. Od momentu publikacji tego raportu pandemia trwała dalsze i trwa dalsze półtora roku. I swoje pytanie chciałbym skierować, takie w pewnym sensie podsumowujące, do pani prezes, Ciużyńskiej. Pani prezes, jak z pani perspektywy aktualność tych sformułowań z raportu, jak pani to ocenia, jeśli można tak kilka słów podsumowania poprosić? Jak najbardziej aktualne, z mojej perspektywy jak najbardziej aktualne. Tak naprawdę na moment, kiedy raport był publikowany, tak i dzisiaj możemy powiedzieć, że bankowość elektroniczna i wszystko to, co banki zrobiły, to jest fundament naszej działalności i wtedy, i dzisiaj, i myślę na przyszłość, bo jakby dla mnie taką konkluzją jest to, że sektor finansowy będzie i powinien podążać dalej tą samą drogą, którą podążał do tej pory, jeśli chodzi o innowacje i rozwój technologii. Natomiast pewnie będzie się to działo dużo szybciej, będziemy bardziej nie spacerować, a bardziej biegać. To, czego jeszcze nie poruszyliśmy, myślę, i na koniec może warto powiedzieć, to musimy pamiętać o konkurencji instytucji niebankowych, które myślę, że też mając pewną taką zwinność i to, że są
na przykład fintechami, nie zawsze, mogą bardzo dużo na tym rynku zmienić i takim wyzwaniem i przyszłością jest też patrzenie, czy wchodzić w alianse z takimi firmami, czy w inny sposób, że tak powiem, partnerstwa nawiązywać, ale to jest na pewno też bardzo ważny aspekt rynkowy. I jeszcze jeden element, który tu nie przemknął też w tej naszej dyskusji, to jest myślę to, że musimy mieć świadomość i nie tylko świadomość, bo tak jest już dzisiaj, to jest ta stała zmienność struktury naszego działania również wewnątrz banku, czy wewnątrz, tak jak u mnie, fundacji, czyli dbałość o kompetencje, o rozwój kompetencji, o nadążanie z kompetencjami za tym, co się dzieje, ale również tak naprawdę słuchanie i komunikacja, bo tutaj mówiliśmy o komunikacji z klientem, ale również ta komunikacja z klientem wewnętrznym, z pracownikami. Myślę, że w tej tutaj naszej nowej rzeczywistości to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo duże wyzwanie, bo jakby cały ten obszar HR-u też uległ zupełnej zmianie. Tak? Dzisiaj bycie liderem, czy bycie menadżerem, czy przywódcą w niektórych sytuacjach, no jest zupełnie inne i to też myślę jest wyzwanie, musimy o tym bardzo mocno pamiętać, klient wewnętrzny, pracownik, od niego zaczynamy i o tym chciałam powiedzieć. I na zakończenie to, co powiedziałam na początku, edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, ponieważ ryzyka, o których mówiliśmy, one głównie są generowane, tak jak też powiedział pan prezes Kwiatkowski, są generowane przez naszego klienta. I to jego musimy edukować, żeby te ryzyka swoje, że tak powiem, mitygować. Myślę, że tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani prezes za takie pewnego rodzaju słowo podsumowania także. Proszę państwa, oczywiście w sposób naturalny nie byliśmy w stanie dzisiaj poruszyć wszystkich tematów, czy wszystkich aspektów związanych z rozwojem i innowacjami technologicznymi w kontekście także wyzwań takich jak, chociaż tu pani prezes nawiązała o tym w ostatnich słowach, jak kwestia konkurencji właśnie ze strony firm niebankowych, fintechów, jak różnego rodzaju innych zagrożeń związanych ze wzrostem poziomu działania cyberprzestępczości, konieczność ponoszenia rosnących kosztów na zwiększenie bezpieczeństwa działalności banków, w środowisku nowoczesnych technologii, jak szereg wymogów compliance'owych, jak kwestie AML-owe. Tu pozwolę sobie przypomnieć także na marginesie, że to jest też dobry przykład wielkich projektów technologicznych, czyli prowadzone przez Związek Banków Polskich wspólnie z KIR-em projekt Sektorowe Centrum Usług AML. No, czy takie aspekty jak sztuczna inteligencja, automatyzacja, robotyzacja procesów, machine learning, biometria behawioralna, czy wreszcie wspomniana edukacja, która no, jest takim czynnikiem kluczowym, bo rzeczywiście ten czynnik ludzki jest tutaj najsłabszym ogniwem i mimo naprawdę ogromnych wysiłków prowadzonych i w ramach Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i bezpośrednio przez banki w ramach kampanii i poprzez różnego rodzaju kanały informacyjne, do których staramy się docierać w dalszym ciągu. Poziom świadomości klientów jest słaby i dalece niewystarczający. Także proszę państwa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim moim szanownym panelistom. Bardzo dziękuję pani prezes Grażynie Ciużyńskiej, panu prezesowi Piotrowi Kwiatkowskiemu, panu prezesowi Mirosławowi Skibie, który musiał już w międzyczasie nas opuścić, panu prezesowi Piotrowi Olickiemu, panu prezesowi Marcinowi Giżyckiemu, panu dyrektorowi Andrzejowi Pyka i panu dyrektorowi Marcinowi Bartoszewskiemu. No i cóż, proszę państwa, mam nieodparte wrażenie, że pewnie za rok na kolejnym forum bankowym także odbędzie się sesja technologiczna i będziemy na pewno wracać do tych tematów, pewnie już nie w perspektywie pandemicznej, oby nie w innych perspektywach, ale w tym zakresie, jak sygnalizowałem na wstępie, też jesteśmy, no, wydaje się, bardzo dobrze przygotowani do wszelkich zagrożeń. Bardzo dziękuję państwu jeszcze raz za poświęcony czas i za to, że zgodziliście się państwo wziąć udział w tej debacie.